Po wszystkich uniesieniach poprzedniego odcinka i objaśnianiu sensu życia przez liczby, metafizykę, kosmos i okultyzm kontrapunktyczny, postanowiłem trochę zejść na ziemię. Z kosmosu do pracy w pocie czoła i muzycznej orki. Dziś o tym, jak być muzycznym geniuszem, co to znaczy mieć intuicję, jak sobie poradzić z brakiem natchnienia, jak wylewać z siebie potoki dźwiękowego kontrapunktu, trochę też o tym, po co wykonawcy mózg, i co to znaczy wymyślać muzykę, a jednocześnie nie uważać się za kompozytora. I dlaczego bardzo nie lubię nazywania kontrapunktu teorią, a sam nie lubię być nazywany teoretykiem. Tradycyjnie odnoszę te zagadnienia do okresu od XVI do XVIII wieku, ale wszyscy zorientowani ku późniejszej muzyce dziś powinni wyjątkowo sporo też powiązań zauważyć z XIX czy XX wiekiem. W sumie, jak tak powiedziałem na głos, o czym jest ten odcinek, to myślę sobie, że on dalej jest o sensie życia dla muzyków. Część pierwsza. Geniusz i jego możliwości. Miękkie, ale intelektualnie stymulujące lądowanie po zeszłotygodniowym uniesieniu zapewnia nam sponsor poprzedniego odcinka, bo od niego znowu zaczynam i jego przykładem się posługuję. Athanasius Kiesze, któremu nie tylko każdy student kontrapunktu, ale i chyba każdy muzyk powinien palić świeczkę wraz z litanią ku muzycznej wyobraźni. Nawet bez ołtarzyka i bez świeczki, każda okazja do nowej lektury osób pokroju Kiesera powoduje, że moglibyśmy się zastanowić nad wielkimi umysłami i jak mogły te umysły działać. To poniekąd też rola nauki, żeby mniejsze umysły zastanawiały się nad większymi, bo mamy często deficyt umysłów wielkich. Gdy w muzyce myśli się o umysłach wielkich, to popkultura każe nam myśleć o geniuszach, jakiejś elitarnej grupie największych umysłów z ponadludzkimi zdolnościami. Anioły we śnie dyktują im melodie, szósty zmysł je potem realizuje w umyśle, materializuje się wena, dłoń przelewa to na notację albo od razu na instrument. Opowiada się potem o osobach, które tworzyły tak szybko i tak wiele, i tak doskonale, że współczesny człowiek pół życia mógłby spędzić tylko na przepisywaniu i zachwycaniu się. Opowiada się o Schubercie na przykład, który tworzył z taką łatwością, że sam nie poznawał własnych utworów. Opowiada się o Bachu, który fugi na zadane tematy improwizował na zawołanie i na sam widok tematu już wiedział, co się da z nim zrobić. W oparach takiego myślenia Miloš Forman produkuje filmy pokroju Amadeusza. Gdy obejrzymy Amadeusza, drogi mamy dwie. Albo damy się omamić romantycznej wizji geniuszu jako zjawiska, albo zastanowimy się, od podszewki, co ci domniemani geniusze musieli osiągnąć i umieć, by być wykształconymi i postrzeganymi w ten sposób. I ja tutaj wybieram tę drugą opcję. I dziś trochę takiej domorosłej anatomii geniuszu. Jeszcze wypada zastrzec, że przed chwilą wymieniłem w kontekście genialnych osobistości kompozytorów, ale to też trochę myślenie narzucone przez popkulturę i postromantyczne skoncentrowanie się na kulcie i jednostek wybitnych, i kulcie dzieł wybitnych. A dzieła, jak to dzieła, mają swoich autorów. Gdy mówię dziś o kompozytorach, używam ich często jako przykładu znakomitych muzyków, ale zakładam, że z tych największych przebłysków geniuszu kontrapunktycznego i wykonawczego często nie uchwycono w notacji i nie przekazano nam. Więc stąd mówienie o kompozytorach to raczej wytrych, bo po prostu po ich umiejętnościach mamy ślad. Zaczynając od początku, od etapu samej najbardziej elementarnej metody tworzenia muzyki. Takiej, o jakiej mówiłem w ostatnim odcinku. Takiej muzyki. Muzyki nie jakiej bądź, ale opartej na zasadach harmonii i kontrapunktu. Te zasady jako tako znamy, bo się ich zresztą uczymy. Jest w nich jakaś logika, system oddziaływań, dźwięku i czasu. Zrobienie czegoś zgodnego z zasadami, jeśli się zna te zasady, i zrobienie tego czegoś szybko i dobrze i osiągnięcie znakomitego efektu jest, jak dowodzi historia, możliwe. Abstrahując od potocznych, romantycznych uniesień w opisie jednostek wybitnych, w praktyce jakoś na przestrzeni wieków anioły tym geniuszom dyktowały rzeczy związane bezpośrednio z systemem ustalonym wówczas w praktyce i teorii. Gdy siadali do tworzenia, zasady były im znane. I co więcej, wbrew powszechnej opinii, zasad od tak domniemani geniuszowie nie łamali. Oczywiście zasady naginano i poszukiwano jakichś nowych środków, ale to zawsze był margines całej twórczości.
Zawsze chodziło najwyżej o przesunięcie akcentów albo przewartościowanie systemu zasad. Domniemany geniusz, jeśli zabierał się za tworzenie, to tego systemu nie zmieniał. Stolika dyskusyjnego kopniakiem nie przewracał. Dźwięki pozostawały takie same, zależności również. Rozwiązania można było znaleźć indywidualne, ale wpisywały się w system. Stąd też ci, którzy zajmowali się kontrapunktem i w ogóle wychodzącą z klasycznej teorii logiką muzyczną, od początku zadawali sobie oczywiste pytanie o nieoczywistej odpowiedzi. Gdzie jest koniec możliwości tego systemu? Jak biegle można się w tym systemie poruszać? Jakie najznakomitsze rozwiązania się w nim czają? Ile dokładnie mamy możliwości, gdy posługujemy się tym ustalonym i przeklepanym podziałem czasu oraz wysokości? Poniekąd otrzymujemy tu receptę na genialne rozwiązanie, jeśli wiemy, z ilu możliwości może swoją własną możliwość wybrać geniusz. I czego od geniusza można oczekiwać? W poprzednich odcinkach mówiłem o systematyzacji czasu i dźwięków. Skoro skodyfikowano około 1600 roku zasady, mieliśmy ustalone długości i wysokości, to pytanie nasuwało się jedno. Jak wykorzystać to najpełniej, najciekawiej i najgenialniej? Oczywiście w kontrapunkcie konkurs, czy w ogóle wyłonienie najlepszego rozwiązania, to mogło się odbywać na wiele sposobów. W Toledo w 1604 roku poszukiwano kogoś na następcę po Alonso Lobo, a jedno z pośród kilkudziesięciu zadań obejmowało improwizacyjne śpiewanie drugiego głosu do zadawanego w czasie rzeczywistym cantus firmus. Jednocześnie kandydat gestami według systemu Gwidona zespołowi wokalnemu miał podawać dwa inne, też improwizowane w czasie rzeczywistym, głosy. Weckmann pojedynkował się muzycznie z Frobergerem, Händel ze Scarlattim, a Bach o mało co z Marszandem. Przedmiotem wszystkich tych konkursów i pojedynków było de facto bawienie się kontrapunktem i improwizowanie w różnych stylach. O kontrapunkcie myślimy w kategoriach Tour de Force. Niczym wszystkie kanony i licze Carrey, Kunst der Fuge i Musicalisches Opfer Bacha. I wszystko w raku inwersji Stretcie. Albo w Anglii, 40-głosowy motet Thomasa Tallisa. Ale nie tylko Tour de Force było od wielkich umysłów wymagane. Czasami szukano czegoś zarazem doskonałego i intymnego. W XVII-wiecznej Francji ogłoszono konkurs na najlepiej skrojoną air de cour. A w Wenecji Adrian Villet miał rozstrzygnąć konkurs na nadesłany dodatkowy głos do swojego własnego madrygału. Było z czego wybierać, gdy chciało się szukać genialnych rozwiązań. Tak czy owak, wielkie umysły miały co robić wewnątrz ustalonych zasad kontrapunktu. Wyobraźnia działała, granic i powiązań szukano. W kontekście Kirchhera epizodycznie wspomniałem ostatnio o maszynie do produkcji kontrapunktu, czyli inaczej maszynie do komponowania muzyki, tak zwanej arce muza rytmicznej. Trudne słowa zniechęcają, ale dla uporządkowania powiem, bo też za chwilę to się przyda, że to zagadnienie szerzej można określić mianem kombinatoryki muzycznej. Kombinatoryka kontrapunktyczna, muzyczna czy maszynowe komponowanie to brzmi groźnie, ale akurat to bardzo prosty w opisie zamysł otwierający zagadnienia geniuszu, inwencji, intuicji i kompozycji w ogóle. Dla rozeznania i podekscytowania inwencji kombinatoryka próbuje ustalić, ile kombinacji zwanych mutacjami w jakimś obszarze jest możliwych. Co je łączy, co je dzieli i poniekąd, czy na pewno potrzebny jest do ich wymyślenia człowiek i ewentualnie co człowiek myśli o rozwiązaniach. Kombinatoryka, inaczej mówiąc, próbuje jakoś objąć wszystkie możliwe kombinacje występujące w świecie, w tym przypadku kontrapunktu, czyli w tej studni, z której pompuje i geniusz, i początkujący. Na przykładach będzie to nieźle widać. Ofertę takiej wycieczki do wnętrza nowożytnego systemu dźwiękowego przedstawia nam właśnie Kirchher. Powiedzmy, że bierzemy... Boże, chciałbym mieć rzeczywisty własny egzemplarz. Powiedzmy, że bierzemy jego Ars Magna Consoni et Dissoni, czyli powiedzmy sztukę wielką konsonansów i dysonansów. Otwieramy księgę ósmą, czyli Musica Mirifica, czyli powiedzmy cuda muzyczne i czytamy. Kirchher na początku wycieczki każe nam wyobrazić sobie trzy kolejne dźwięki. C, D, E. Trwają tyle samo, żaden się nie powtarza. Jakie mamy możliwości? To proste.
mamy 6 możliwości. Jeżeli weźmiemy 4 dźwięki C, D, E, F, możliwości mamy już 24. Gdybyśmy natomiast wzięli 6 nut, ale wykorzystywali tylko dwie wysokości po 3 razy każda, rozwiązań mamy 20. Jeśli pokusimy się, a to nieuchronne, o urytmizowanie, liczba kombinacji zaczyna lawinowo przyrastać. W zależności od warunków, tu kombinacji pojawia się tak wiele, że samo odczytanie podanych przez Kissela liczb zajęłoby mi sporo czasu. Same tablice podające wyniki robią się kuriozalnie skomplikowane. Ale każdy oczywiście może posprawdzać je we własnym zakresie. Przy czym to dopiero zabawy w ramach pojedynczej linii melodycznej. Potem należy powiązać ze sobą kilka tych linii. Bez obaw tutaj przerywam, bo przecież tej maszyny budować nie będziemy. Arkę zbudowano. Opisuje ją w swoich dziennikach na przykład Samuel Pepys. Podawała faktycznie rozwiązania. Można było w niej ustawić nawet styl kompozycji. Kontrapunkt, nota, kontranota, albo polifonia, albo monodia akompaniowana. Pierwsza, można by powiedzieć, sztuczna inteligencja muzyczna. O ile maszyna do kompozycji to obiekt z gabinetu osobliwości, podobny sposób myślenia o kontrapunkcie i kompozycji przez kombinatorykę w muzyce pozostał. Hasło Ars Combinatoria pojawia się w leksykonach muzycznych, jest na przykład u Brossarda, ale nie wymagano wcale maszyn. Chodziło o komponowanie po prostu. Mechaniczność można było załatwić sprawnym myśleniem i biegłym żonglowaniem dźwiękami. Poszukiwanie możliwie wielu rozwiązań i wybieranie na swoje chwilowe potrzeby tych wydających się nam najciekawszymi stało się szczególnie popularne w połowie XVIII wieku, gdy w muzyce coraz większą rolę zaczynała odgrywać melodia, klasycystycznie zbudowana fraza, symetria, okresowość, zdania zbudowane od toniki do dominanty i z powrotem, pytania i odpowiedzi, poprzedniki, następniki. Bazując na prostych zależnościach, kompozytorzy przygotowywali nawet prefabrykaty, z których każdy mógł sobie w ramach miłego spędzania czasu złożyć własny utworek. Mówię tu o grach towarzyskich, odpowiednikach chińczyka czy pasjansa dla ówczesnej socjety. Kompozytorzy przygotowywali prefabrykaty, dzięki którym każdy chętny mógł stać się chwilowym kompozytorem przy pomocy kostki albo innego losowego doboru nut i ich wartości, lub nawet całych fraz. I to działało. Wśród autorów takich zabaw znaleźli się Kirchberger czy synowie Bacha, potem mówi się także o zabawach Haydna czy Mozarta w Wülferspielu. Taki XVIII-wieczny wstęp do aleatoryzmu. Ale z naszego punktu widzenia to wszystko arcyciekawe przykłady myślenia kontrapunktycznego. Takie klasycystyczne odpowiedniki renesansowych wariantów dyminucji. Mikroinwencja kompozytorska w pigułce. W połowie XVIII wieku kombinatoryka była zupełnie oczywistą metodą, bo niepotrzebny był skomplikowany kontrapunkt. Wystarczyło poszukiwanie prostych układów muzycznych opartych na prostych funkcjach. Mogły być proste, ale za to trzeba było ich mieć mnóstwo. I pod tym właśnie kątem kształcono młodych. Jednym z najpopularniejszych i najchętniej później cytowanych podręczników do logiki muzycznej został traktat o kompozycji Józefa Ripla z 1757 roku. W pewnym stopniu można by powiedzieć, że metoda Ripla zakłada powtórzenie z lekkim uproszczeniem zasad przedstawionych 100 lat wcześniej przez Kissela. Sposobem na wymyślenie i wariacyjne opracowanie klasycystycznych fraz staje się, uwaga, uzmysłowienie sobie wszystkich możliwych kombinacji tych samych dźwięków C, D, E. Déjà vu. Wstępem do komponowania jest znowu sprawdzanie, ile jest możliwości ułożenia kilku dźwięków i wykorzystywanie tych możliwości. Wygląda jak cytat z Kissela naprawdę. Jak Ripple stwierdza, ta sztuka pozwala wymyślić więcej niż 99 tematów muzycznych na dzień. Jest co najmniej 99 razy zdrowsza niż matematyczne rozważania. No chociażbym chciał, to nie umiem się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Ktoś powie... Wiem, że ktoś to powie. O Boże, co za teoretyzowanie. Gdzie w tym geniusz? Gdzie w tym sztuka? Nie, to nie jest teoretyzowanie. A nie jest, ponieważ jest do bólu przydatne, by muzykę tworzyć, improwizować. Wykonawca siada do instrumentu i ma na poczekaniu wymyślić 99 tematów i je następnie poddać obróbce w improwizowanej sonacie czy suicie. No to w czym problem?
właśnie to wykształcono. Na Liplu wykształcili się wielcy kompozytorzy. Na przykład uczył przy jego pomocy pewien Leopold Mozart pewnego swojego synka. I ten synek był potem uważany za zdolnego i wyjątkowo płodnego kompozytora. Mozart Junior miał tę przypadłość, że w systemie poruszał się z prędkością błyskawicy. Jeśli to jest czyimś zdaniem teoria, to nie mam więcej pytań. Niejeden Ripel mechanicznie tłumaczył możliwości systemu muzycznego. Znany zapewne skrzypkom doskonale Galeazzi, ruszył na pomoc tym, którzy, jak mówił, potrafią nieźle poradzić sobie z figurami już im podanymi, zapisanymi, ale cierpią katusze, gdy mają coś swojego własnego wymyślić. Oto tablica, tutaj tylko początek tablicy, która może wspomóc w kształtowaniu inwencji, tak by odkrywać potem setki i tysiące w mgnieniu oka. Mamy model i stopniowo go poszerzamy, uzyskując proste frazy w stylu Galant. To może zdawać się infantylne, ale najpierw poeksperymentuj, potem oceniaj, mówił Galeazzi. A potem też sięgał po matematykę i obliczał, ile jest kombinacji 8 dźwięków w oktawie w określonych rytmach, ale to już znamy. W ten sposób pobudzano wyobraźnię ucznia, tak żeby z niego wykrzesać trochę inwencji. Szukanie możliwie wielu modeli, przekształceń, odwróceń, permutacji zalecano w niezliczonych podręcznikach do kompozycji, od Kirnbergera po Czernego. Autorzy odnotowywali, że człowiek ma skłonność do cierpień twórczych i do niedostatków inwencji, więc inwencję trzeba było jakoś popchnąć i wykształcić, bo skoro ktoś miał się zajmować uprawianiem muzyki, to musiała mu się ona lać jak z rękawa. W tych praktycznych czasach miano tego pełną świadomość, dlatego lubię zaglądać do dawnych podręczników do harmonii, bo są i ciekawsze, i poprawniejsze, i bardziej życiowe niż współczesne, nasze współczesne. I na tamtych wykształcono wielkich kompozytorów, a na tych współczesnych teoretycznych to nieszczególnie. Te współczesne to w sumie takie narzędzia do gnębienia i powielania jakichś wydumanych wzorców. Wspólną częścią dla wielu dawnych podręczników jest praca na rzeczywistych przykładach, na rzeczywistych utworach, z których coś odjęto i coś trzeba wymyślić od siebie. Tu pozostał sam bas, tu sam sopran, tutaj jeszcze co innego. Mój najzupełniej ulubiony przykład pojawia się w 1789 roku, gdy w podręczniku do harmonii i kompozycji Johann Plotmann dokonuje przeróbki sonaty Mozarta KV-284. Z oryginału bierze się podstawę harmoniczną, dokonuje drobnej obróbki, poszerza fakturę i otrzymuje rezultat. W dzisiejszej kulturze audiowizualnej ci, którzy oglądali Amadeusza, może rozpoznają w tej sytuacji pewien paradoks. Tak samo jak w filmie Mozart przekształcał Salieriego, tak żeby w tym utworze coś bardziej interesującego znaleźć, tak samo za życia traktowano Mozarta. Ale o tym filmów nie ma. Dzisiaj wielki i doskonały Mozart, padaj na kolana, a coś pozmieniać? O ja, to prowokacja. Od kilku lat usiłuję tę metodę stosować w swoim uczeniu harmonii organistów polskich, wycinając i przerabiając głosy w różnych kompozycjach od XVII do XX wieku, podając ekstrakt muzyczny i opis zasad, które należy zastosować do stworzenia nowej jakości. Na razie jestem przede wszystkim zafascynowany nieskończoną inwencją organistów w stawianiu oporu przy jednoczesnym przeświadczeniu o świetności własnej inwencji. Ale badania w toku i okazjonalnie sukcesy się zdarzają. W ramach tradycyjnego utyskiwania i prowokowania chciałbym nadmienić, że jednym z największych i najgorszych w skutkach gwałtów na muzyce było w XX wieku zaliczenie harmonii do dziedzin teoretycznych, zredukowanie jej do podpisywania funkcji, wydumanych analiz, rozpisywania akordów i modulowania ciut-ciut w te i ciut-ciut we w te i rozpisywania się milionem słów. I co najgorsze, uznawania takich analiz za cel sam w sobie, czyli powiedzmy tak jakby budować instrumenty, ale bez założenia, że mają brzmieć. Kolekcjonuję te podręczniki trochę w ramach sadomaso i polecam raczej te, na których uczyli się Schubertowie, Chopinowie, Listowie i tym podobni. Kombinatoryka i kształcenie swojego warsztatu muzycznego przez poszukiwanie wszystkich możliwości, niewielkich motywów w XVII i XVIII wieku odegrały wielką rolę w tworzeniu muzyki. Koncerty Vivaldiego czy koncerty Telemana to jeden z wariantów. Mało w nich odkrywczości na wielką skalę, więcej mikrodetali, stąd zresztą Vivaldi miał się chełpić możliwością napisania koncertów kwadrans. Składano muzykę z małych klocków,
Wystarczyło te klocki poniekąd ponumerować i wrzucić do kombinatorycznej maszynki, a potem ułożyć w innej kolejności. I utwór prawie gotowy, a maszynka we własnej głowie. Kto nie wierzy, niech posłucha muzyki pod tym właśnie kątem. Oczywiście myślenie kombinatoryczne można było, klasycy z tego chętnie korzystali, odnosić do wszystkich elementów kompozycji. Harmonii, rytmu, kontrapunktu, formy, melodii, jakichkolwiek innych elementów zapomniałem. Tutaj taka nuta pedagogicznej refleksji. Mój ulubiony argument i przy tablicy, na kontrapunkcie i przy instrumencie to argument: ale ja nie wiem, co mogę zrobić, nie mam pomysłu, zasady mnie gnębią i ograniczają. Zastanawiam się, czy to taki tekst nie popchnął Kiesiela do policzenia i zademonstrowania wszystkich możliwych rozwiązań. Nie wiesz, co zrobić? Rozpisz sobie wszystkie rozwiązania możliwe. Przegraj i wybierz to, które ci pasuje. Im szybciej, tym lepiej. Część druga, tak zwane po co mi to? Mówiłem przed chwilą o tym, jak kształcono inwencję. Pytanie tylko, kogo w tej inwencji kształcono? Kto miał z tego korzystać i komu co należało do głów i palców wtłaczać? I tu pojawia się problem, co jest praktyką, a co jest teorią. W XX wieku wykształciły się konkretne kasty świata muzycznego. Mamy kompozytorów, mamy praktyków, mamy teoretyków. I jeszcze są też po coś dyrygenci. Taki, ogólnie mówiąc, establishment. Tymczasem dawniej było inaczej. Praktyka oznaczała często kompozycję i wykonanie zarazem. Właściwie profesjonalista robił wszystko, co chciał, nie potrzebując do tego ani licencji, ani tym bardziej dyplomu ukończenia studiów wyższych w tym zakresie. Założenie dawnego kształcenia muzycznego było, powiedzmy, proste. Skoro muzyk ma coś wykonywać, to musi wiedzieć co i musi sam to tworzyć. Tak samo jak jeśli mamy wygłosić przemówienie, to wypadałoby znać język tego przemówienia. Można się nauczyć przemówienia na pamięć w obcym języku i przyswoić sobie wymowę i wydukać, ale co to za sztuka? Tak samo muzyk musiał być wykształcony w gramatyce muzycznej. Tak zwane spekulativum, czyli dywagacje matematyczno-kosmiczno-fizyczno-teologiczne na miarę Boecjusza, o czym było w poprzednich odcinkach dość dużo, można było trochę zepchnąć na boczny tor, gdy ktoś akademikiem nie zamierzał być. Ale już zerlinowskiej logiki dźwięków i spajania ich w układanki tego się nie dało bezkarnie pominąć. Kontrapunkt musiał być w małym palcu. Ten gest, który teraz wykonałem, próbowałem wykonać, jeszcze się gdzieś pojawi w zupełnie innym kontekście. Bo ci, którzy potrafili tylko grać lub śpiewać z nut, ale sami nie potrafili ni hu hu nic napisać, otrzymywali miano muzykanta. I jak się można domyślić, nie było to zbyt nobilitujące określenie. Muzykanci byli skrzypkami na dachu, fidlarzami, kojarzyli się z gospodą i bezmyślnością. A od skojarzeń wiele zależało. W 1685 roku sąd w Flensburgu musiał rozsądzić spór w lokalnej społeczności, gdy żona muzyka nie chciała ustąpić pierwszeństwa w drzwiach do kościoła innej obywatelce. Obraziły się na siebie, spór eskalował i w końcu trafił do sądu. Rozgrywało się o definicję i wykładnię pojęć, czy miano do czynienia z pośrednim szpilmanem, czyli muzykantem, czy też z miejskim muzykiem, który chciał być postrzegany jako mistrz poświęcający się sztukom wyzwolonym. Czyli od tego, czy ktoś grał z nut, czy też potrafił komponować, zależał cały jego status społeczny i status jego żony. I jej miejsca w drzwiach do kościoła oczywiście również. Na przełomie XVII i XVIII wieku Johann Kuhnau, poprzednik Jana Sebastiana Bacha w Lipsku, w satyrycznym dziele o tytule, powiedzmy, Szalbierz muzyczny, wykonawcę nieznającego kunsztu kompozytorskiego przyrównuje do ptactwa, które jest zdolne wydobyć z siebie, jak twierdzi, urokliwe dźwięki, nie mając jednak nic intelektualnego. Samo wykonanie intelektualne w tej epoce nie jest. Taka gadająca papuga. Tekst Kuhnaua przedrukowywał potem na przykład Werkmeister, zapewne więc taka metafora została podchwycona i spopularyzowana. Kuhnau wyśmiewał także tych, co chcieliby się nazywać wirtuozami. To słowo właśnie wtedy zaczęło się pojawiać.
Wyśmiewał, bo żeby się rzekomą wirtuozerią popisać, musieli najpierw wybłagać utwór u innych. Klawesyniści Saint-Lambert, pisząc o tym, kogo wziąć sobie na pedagoga od klawesynu, mówi nieomalże mimochodem, jako najbardziej oczywistej rzeczy na świecie, że pedagog musi być znakomitym klawesynistą, to wiadomo, oraz doskonałym kompozytorem. Podobnie o pedagogach śpiewu mówią na przykład Bassi Lee. Podsumowując, gdyby patrzeć z perspektywy XVII i XVIII-wiecznej, podstawą muzyki, którą dzisiaj gramy i odtwarzamy, i szukamy sposobów myślenia o niej i robienia z nią czegokolwiek, podstawą tej muzyki jest znajomość reguł kompozytorskich, czyli kontrapunktu. Z historycznego punktu widzenia sam fakt umiejętności realizowania zapisu, nawet zapisu kontynualnego, i sam fakt biegłości poruszania się po instrumencie mógłby być przedmiotem drwin. Więc z historycznego punktu widzenia wypada się uczyć kontrapunktu albo pogodzić się z byciem według ówczesnych standardów grajkiem muzykantem. I fakt grania emocjonalnego, naturalnie muzykalnego i nawet pełnego retoryki muzycznej i nawet stopnie i tytuły nic tu nie pomogą. Nieduża dygresja odnośnie tego, że sam fakt umiejętności realizowania zapisu kontynualnego nic nie dawał i można było z kontynualistów drwić. Na początku XVII wieku na continuo narzekał, na przykład Bankieri, bo zbyt wielu klawiszowców oddawało się graniu cyferek zamiast kształcić umiejętności improwizacji. Wieszczył i wywieszczył. Pogadałem więc dziś o geniuszu muzycznym oraz o metodach kształcenia się w kontrapunkcie. Ale trzeba to jakoś powiązać. I do tego najłatwiej będzie użyć słowa intuicja. Ja osobiście go nie lubię, bo jest niedefiniowalne i każdy może przez nie rozumieć co chce. Albo rozumieć je intuicyjnie. W kontekście muzycznym jakoś to słowo spaja kilka problemów. Jeśli kontrapunkt buduje system, które ma określone sposoby rozwiązań, to biegły muzyk da radę szybko te sposoby w swojej głowie i palcach ułożyć i wykorzystać. Zasady stworzono, dźwięki ustalono, po czym zadaniem kompozytora i wykonawcy było skorzystać z możliwości systemu, a im szybciej ktoś potrafił wyrzucić z siebie maksimum możliwości, tym bardziej uchodził za znakomitego czy genialnego. Nie potrzeba było diabelskich podszeptów, żeby być znakomitym i szybko proponować rozwiązania. Podręczniki i traktaty uczyły ustawiania dźwięków sprawnie i kolorowo. I uczyły, że wypada znać wszystkie możliwości. Przez intuicję muzyczną rozumiem w związku z tym coś, co trzeba było w sobie świadomie bądź nieświadomie wykształcić. Zgodnie z zaleceniami większości traktatów, należało słuchać uważnie, jak muzykę uprawiali mistrzowie. Gdy mistrzowie improwizowali, grali, śpiewali, robili dyminucje, zdobili itd., itd., w młodym muzyku wykształcały się jakieś doświadczenia, które następnie mógł, nawet nieświadomie, zacząć sam stosować. Każdy powinien był najpierw nasiąkać, a potem z tego korzystać. Ale żeby samemu korzystać, trzeba było najpierw oprzeć się na przykładach, widzianych lub słyszanych. Ktoś powie, ale są na tym świecie jakieś naturalne talenty muzyczne w człowieku. Albo ktoś powie, ja to tak czuję. Zgoda, talenty są. Inteligencja muzyczna to szczególnie ciekawy rodzaj inteligencji. Ale w przypadku takiej dyscypliny jak muzyka poprzednich epok, człowiek wychowany na bezludnej wyspie, bez kontaktu z muzyką zachodnioeuropejską, nie przyjdzie od tak i nie wykona ani Monteverdiego, ani Bacha, ani Mozarta, ani żadnego innego kompozytora. Nie ma przez Boga danego zmysłu i gotowej naturszczykowskiej recepty. Tę receptę trzeba najpierw jakoś wykształcić przez kontekst. I tu oczywiście duże niebezpieczeństwo. Wszyscy są wychowani, wszyscy jesteśmy wychowani w kontekście XX i XXI wieku. Stąd nasza intuicja podświadomie podpowiada nam rozwiązania nie z tej bajki. Mensurację i proporcje pomiędzy tempami w XX wieku sugerowano inne niż to wynika ze źródeł, bo tak będzie logiczniej. Temperacja i intonacja to problem wiecznie żywy, bo ucho przywykło i faktycznie zaczęło dążyć do określonych wysokości. I tu dygresja, proszę pamiętać, że na przykład Frescobaldi miał jakoby w
okres w swoim życiu, gdy równomierną temperację chwalił, więc nawet intuicja dawniaka może wcale nie być taka jednoznaczna i może się okazać historycznie błędna. Jeśli ktoś mówi, że coś robi intuicyjnie, bo to mu się wydaje naturalne, zgoda. Wszyscy tak działamy, ale trzeba mieć świadomość, że nasza intuicja jest spaczona, bo wychowana na zbiorze rzeczy dla nas oczywistych, które mają niewielkie prawdopodobieństwo bycia od tak po prostu jakkolwiek prawidłowymi historycznie, tylko dlatego, że są dla nas oczywiste. Najprawdopodobniej ta nasza intuicja to zbiór rzeczy wyćwiczonych albo zasłyszanych, które weszły nam do głów, proszone albo nieproszone, i nie jest tak łatwo nam się z nimi rozstać. A że przychodzą nam do głowy bez pytania, jak olśnienia, to traktujemy je jako naturalne, konieczne, niezbędne i oczywiste. I czasami nawet nazywamy je weną. Gdyby spojrzeć na sprawę intuicji szerzej, nie ograniczając się tylko do tej muzycznej, zastanawiam się, kto intuicyjnie złapałby na przykład XVII-wieczne gesty. Ostatnio postanowiłem trochę pozgłębiać domniemaną retorykę gestów w dawnym teatrze. Oto przykłady z podręcznika do chirologii i chiromancji z pierwszej połowy XVII wieku. Przedstawia, jak wyrażać uczucia dłonią, bo przecież, jak twierdzi autor John Blaue, gestykulacja jest jak retoryka, zupełnie jak z muzyką niby. Kto zgadnie intuicyjnie, co który gest oznacza? Notabene proszę zwrócić uwagę, że nie ma spazmatycznego rzucania się po scenie. To wszystko tylko gest. Konkludując, gdybyśmy byli szkoleni w dawnym systemie, to mielibyśmy intuicję. Ale nie możemy mieć intuicji, gdy ledwo co bliznęliśmy stylu. A w naszych warunkach, i przy naszym doświadczeniu, i przy naszym systemie pracy, to nawet 50 lat praktyki to wciąż może być tylko liźnięcie. Nawet gdy się w tym stylu poruszamy, to pewnie naszą intuicję podświadomie kształtują otoczenie i nagrania, i wydania, i nasze własne wykonania. Nasze przeszłe własne wykonania. Kiedy o czymś takim myślę, to z przyjemnością wracam do tablic u Kiesiela. Czemu? No, bo pokazywał nie swoje domyślne, ulubione konstrukcje, ale wszystkie możliwe dla odświeżenia umysłu. Poznawanie jakiejś dziedziny jest ekscytujące, gdy robi się to samodzielnie, od początku do końca, odkrywając wszystko, a nie tylko skrócony kurs, bo mi tak pan profesor pokazał i zapadło mi to w pamięć, bo to działa. Gdy pod uwagę bierzemy wszystkie możliwości, zawsze się pokaże jakaś nowa, którą dobrze by było do swojego intuicyjnego warsztatu dołączyć. A potem się cieszyć, gdy się ją zauważy u jakiegoś dobrego kompozytora, który też na nią wpadł. Część trzecia. Dlaczego dziś nie jest dobrze? Kształcenie intuicji to wstęp do zagadnienia dobrego smaku. O dobrym smaku i kulinariach kiedy indziej. Wypada mi ostrzec, że kształcenie intuicji w dawnych czasach wymagało pewnej dozy wysiłku. Żeby nawet nie powiedzieć potu i krwi. Dziś mamy prawa człowieka, nie protestuję, dobrze, że je mamy, ale dzisiaj mamy prawa człowieka, prawa dziecka, prawa ucznia i prawa studenta i utrzymuje się system, w którym wyciąg zasad muzycznych można przedstawić z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nimi, po czym znajomość 50 jakoby procent z tych zasad powinna skutkować oceną pozytywną. Co jest trochę śmieszne, bo 50% nic nie daje. Wtedy natomiast od najmłodszych lat wkuwano połączenia i konkretne przykłady, które należało mieć zawsze intuicyjnie dostępne. Gdy trzeba było praktykować muzykę, nie było czasu na pobiegnięcie po podręcznik, po notatki i przygotowanie sobie rozwiązań na papierze. Zresztą papier nawet nie był zbyt dostępny. Stąd wieloma gotowymi ścieżkami kształcono zdolności, które dziś podziwiamy. Improwizacyjne zwłaszcza. Dziś nie tylko podziwiamy i nazywamy je genialnymi. W nauce improwizowanego kontrapunktu mówiono na przykład o tak zwanym palma contrapunctorum, o gradi, później u klawiszowców o tak zwanym fundamentum, a nie o graj co lubisz i co ci dobrze brzmi. Palmy, gradi, fundamentum, a potem ich nieco uboższy wnuk w postaci partimento, w międzyczasie traktaty dyminucyjne. Wszystkie te źródła i praktyki kształtowały zdolności. Kto je chce nazwać intuicją? Proszę bardzo.
ani Bach, ani Mozart, ani nikt inny z krzelatki o etykiecie geniusz, zbiorczej etykiecie, nie urodzili się z kontrapunktem w palcach ani w piórze. Nie mieli też tego komfortu, by czekać na wenę i inwencję i cierpieć nad gadką papieru. Życie zawodowe zmuszało ich do efektywności i basta. W rezultacie, widząc jeden dźwięk, wykształcony muzyk nie widział go jako jednego dźwięku stojącego na pustyni albo wołającego na puszczy. Widział go w kontekście kilkunastu czy kilkudziesięciu możliwych już wcześniej kiedyś wypróbowanych kombinacji, w których ten dźwięk by się pojawił. Skoro continuo mogło być częścią muzyki zakrytej przed oczami, ale domyślnej i nieodzownej, i logicznie zbudowanej według znanych zasad, to i każdy dźwięk, każdy pojedynczy dźwięk tak mógł funkcjonować. Przykładów można by tutaj wymienić wiele. Ja najchętniej sięgam po trzech autorów. Confortiego, Coquelicot i Banchieriego. Conforti, jak wielu przed nim i po nim, podawał w swojej krótkiej i prostej metodzie kolejne interwały, a następnie sposób ich artystycznego wykonania. Lubię go z jednej strony za prostotę, z drugiej strony za metodyczne podejście. W swojej przedmowie wskazuje on, że takie wypełnienia są konieczne, że muszą być swobodnie wykonywane, a nawet powinny rozluźniać aparat głosowy lub manualny, oraz że należy się ich nauczyć na pamięć w 3 miesiące. Tak mnie korci, żeby kiedyś go faktycznie na 3 miesiące zadać. Coquelicot lubię, bo jego przykłady odnoszą się do dobrego smaku dosłownie. I jakoby pochodzą z praktyki pedagogicznej Jaskena. Formuły poddane improwizacyjnym ozdobnikom porównuje do mięsa przyprawionego solą i musztardą. I na koniec Banchieri, który podaje w Cratelli dziesiątki finezyjnych przeróbek wychodzących z podstawowego wzoru, nadając im jeszcze nazwy i dołączając lapidarne komentarze. Na koniec tego filmiku przelatuję przez jego dwugłosowe propozycje próbowania przeróbek i oceny skutków. Propozycje dla adeptów szkolących się w improwizacji i kompozycji. Kadencja sztampowa w XVII i XVIII wieku to zwykle jakaś forma dominanty z toniką. Banchieri przedstawia studium pogłębionej wyobraźni i obiecuje wielkie rzeczy w nagrodę. Dla nas oczywiście najważniejsze są konkluzje. Po pierwsze, jesteśmy skazani na własną intuicję, zgoda, ale ufać jej nigdy do końca nie można. To, że coś nam się wydaje ładne, logiczne, muzykalne itd., nie jest argumentem, że to jest prawdziwe. To, że wydaje się ładne, logiczne itd., 10 zapytanym przez nas osobom, też nie jest argumentem, wbrew powszechnemu przekonaniu. Po drugie, pozwalamy sobie, co jest postromantycznym myśleniem, na mówienie o braku weny. Tu nie ma weny, tu nie ma natchnienia. Ktoś był geniuszem? Chyba po prostu dzięki inteligencji i pamięci szybko korzystał ze wzorów i szybko kombinował. Po trzecie, walę głową w mur, gdy co roku słyszę o tym, że zasady kontrapunktu albo harmonii są zbyt ścisłe i zbyt ograniczają wielkie umysły 21-wiecznych adeptów sztuki kontrapunktycznej czy harmonicznej. Tu potrzebna jest praca. Dawne metody dają 87% recepty na to, jak wykształcić umiejętności. To jest jak z klockami. Trzeba oglądać i układać klocki, a nie siedzieć obok klocków i użalać się nad sobą. Po czwarte, kontrapunkt nie jest teorią, bo porządkuje świat dźwięków i jednocześnie podsuwa rozwiązania gotowe i praktyczne. Jego jedynym celem jest wyjaśnić i usystematyzować to, co jest możliwe w praktyce. Po piąte, w epoce dawnej, gdy muzyka dawna była tworzona, zakładano kompetencje odbiorcy. Zakładano, że znał język kompozycji, a nie tylko język instrumentu. Czy ktoś się kiedyś zastanawiał, czemu jest tak mało traktatów o grze na instrumencie? Przed połową XVIII wieku sam fakt wykonania był kwestią mało doniosłą w porównaniu z tym, co wykonać. Po szóste. Mówiłem to wcześniej, ale będę się powtarzał do skutku. Traktaty, chociażby o continuo czy o dyminucjach, dają przykłady dla amatorów i laików. Półprodukty dają. Takie gotowe, ugotowane jajka w słoiku czy inne fast foody. A coś takiego to nie jest kuchnia. Po siódme.
No, niestety trzeba też to powiedzieć, że znakomita część ówczesnych kompozycji, którymi my się zachwycamy, to też były przykłady dla amatorów i laików, co sami nie byli dość wprawni, żeby sobie wymyślić te utwory. Utwory, które mamy gdzieś zachowane, mogą też tak naprawdę w swoim zamyśle być tylko półproduktami i gotowymi, ugotowanymi jajkami w słoiku. I ostatnia konkluzja. Nie pamiętam, który to jest numer. Kontrapunkt jest praktyczny i jego celem jest tworzenie. Jest logiczny, ale nie jest jałowy, więc nie jest teorią. Uwielbiam go za to, że chociażby kto przeczytał wszystkie traktaty i współczesne podręczniki, ale zrozumienia i praktyki i czegoś jeszcze nie miał, to wciąż może być pobity przez kogoś, kto nie przeczytał ani jednego traktatu. Innymi słowy, kontrapunkt jest niby ścisły, niby trudny, ale półanalfabeta może w nim pokonać zadufanego w sobie rzekomego arcymistrza. Wszystko, co o muzyce praktycznej wtedy napisano, to była tylko wskazówka, jak proces żonglowania dźwiękami przyspieszyć i usystematyzować, żeby uczeń nie musiał wyważać otwartych drzwi. Ale to ani nie wyklucza, ani nie zastępuje eksperymentów. No, to znak, że trzeba kończyć. Kończę dziękując, jak zawsze, i gratulując wytrwałym, życząc pielęgnowania geniuszu inwencji i oddając zapowiedziany głos bankieriemu. Do zobaczenia. To ja, hello. Trzy dźwięki w prawej, trzy dźwięki w lewej. I do boju w wyobraźni. Komentarze Bankieriego do jego kolejnych 49 pomysłów podaje w luźnym tłumaczeniu na polski dokonanym przez doktora Krzysztofa Gastkę. Bankieri niezbyt jasno te komentarze formułował, więc musieliśmy w głowę zachodzić, o co mu właściwie chodziło. Ponadto niejasna jest sprawa akcydencji. Już myślałem, że na podstawie kompozycji Bankieriego udało mi się uchwycić jego zamysły w krzyżykach, ale tuż przed nagraniem odkryłem, że tylko mi się tak wydawało. Bodaj w dwóch kadencjach gram omyłkowo, nie w tej oktawie, ale akurat tamto w niczym nie powinno przeszkadzać. Ostrzegam, że najbliższe 3 minuty są hipnotyczne, dlatego właśnie znalazły się na końcu. Powodzenia w śledzeniu.